Witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zrobimy sobie przegląd nowej kolekcji Mohito z Sandrą Kubicką. Wybrałam chyba wszystko z tej kolekcji poza biżuterią, tak mi się wydaje. Moją uwagę szczególnie przykuły te buty, są przepiękne. No i zobaczymy, słuchajcie, komplety. Już sobie to tutaj tak poukładałam kompletami, jak będę mierzyć. No zobaczymy, jak to się na mnie prezentuje. Ok, pierwszy zestaw skompletowałam sobie tą oto bluzkę. Ona jest w branży, bardzo fajna bluzka na lato. Wymyślna dosyć. Tutaj mamy takie sznurki przekładane, tutaj mamy dodatkowo pasek z ozdobą. Bardzo fajnie i te spodnie super wygodne, dzianinowe, ale widzę, że delikatnie prześwitują, widać tu na przykład metkę, ale są mega wygodne i na mój wzrost, czyli 1,76 m, to wyszły takie kuloty. No i zobaczcie, mam te przepiękne szpilki. Szpilki są świetne, zobaczcie, pięknie wyglądają, są bardzo wygodne. No i ten wzór, takie zwierzęce motywy, to będzie hit tego sezonu letniego. No i bardzo mi się podoba ten zestaw. Super to wygląda. I co myślicie o tym zestawie? Do tych spodni jest bluzka od kompletu. Zobaczę, może ją zaraz przymierzę też. Ona jest dużo bardziej już tutaj odkryta do noszenia bez biustonosza, bez bielizny. I pomyślałam, że wystylizuję też te spodnie tak bardziej na co dzień. Zobaczcie, z tą koszulą z tej kolekcji wygląda to super, kolorystycznie bardzo ładnie to się zgrywa, a jednocześnie robi nam taki bardziej codzienny look już na wyjście na miasto. I teraz tak możemy połączyć albo z tymi szpileczkami, albo z klapkami z kolekcji, których niestety tutaj nie było. Bardzo mi się podoba. I te spodnie są niezwykle wygodne, świetne te spodnie. W kolekcji są też takie klapeczki jakby ratanowe i one by super też wyglądały do tych spodni i do tego zestawu. Pokażę z bliska tą koszulę, niestety trochę wynieciona, ale ma bardzo przyjemny do tego materiał. Wszystko mierzę w rozmiarze 36, a linki oczywiście zostawię wam do wszystkiego pod filmem, żebyście sobie sprawdziły składy i ceny dokładne. Kolejna rzecz, czyli tą zieloną bluzkę. Bluzka jest super. Tutaj coś się dzieje, trochę jakby dekoltu widać. Kolor bardzo ładny. Ta długość na pewno do spodni z wysokim stanem będzie wyglądała najlepiej. I spodnie z takimi kieszeniami cargo w beżowym kolorze. No bardzo fajne. Ja wszystko mierzę w rozmiarze 36. Podoba mi się ten zestaw. Ja mam nadal szpilki na sobie, ale on by też fajnie wyglądał z jakimiś sportowymi butami. Myślę, że super to wygląda. Myślę, że fajnie te spodnie by też grały z tą koszulą, taki total różowy. Mogłoby to też super wyglądać. Zmierzę teraz te jeansy z szeroką nogawką, z dziurami, takie poszarpane na końcach. Fajny look. Zobaczymy, jak one leżą na sylwetce. I teraz tak, pierwsza ważna informacja dla wysokich dziewczyn. Spodnie są długie, zobaczcie. Długość jest taka akurat. I fajnie tutaj przez ten jakby podwójny pas jest podkreślona talia i jest ten wyższy stan, co ja bardzo lubię w spodniach. No i tutaj mamy typowe wide legi. Leżą fajnie. No myślę, że całkiem fajne spodnie, jeżeli lubicie taki model z dziurami, bo na pewno nie są to spodnie na każdą okazję. Do pracy na pewno ja takich jeansów nie założę, ale do latania na co dzień jak najbardziej. Kolejna ciekawa rzecz z kolekcji to takie spódnice spodenki. Zobaczcie, pod spodem spodenki, na zewnątrz tutaj kawałek materiału, który imituje spódniczkę. Natomiast z tyłu widać, że są to spodenki. Są krótkie, ale ładnie leżą. Ja mam swój standardowy rozmiar. Fajne. I ostatni komplet. Mamy bluzkę i spódnicę, typowo plażowa. Ta tkanina jest taka lekko, widać, że jest przewiewna, przezroczysta lekko, więc to jest doskonała opcja na strój. Bardzo mi się da, albo na wieczór, gdzieś na wakacjach, w ciepłych klimatach, super. Nie wiem, czy rozmiar mniejszy nie byłby lepszy, bluzka by chyba lepiej trzymała tutaj i spódnica byłaby wtedy wyżej. I ładniej by talię podkreślała, zobaczcie. No, ale można też tak. No i co myślicie? No, na lato, na wakacje ekstra ten zestaw. Pokażę wam jeszcze z bliska te buty, bo skradły moje serce na pewno. Bardzo mi się podoba, jak są wykonane i jak mają piękne detale. Zobaczcie, i są bardzo wygodne, to fakt. Piękne też piłki. I powiem wam tak, podsumowując, kolekcja na pewno bardzo oryginalna, ciekawa, ciekawe wzory i fasony. Niektóre dla odważnych, dla kobiet, które lubią swoje ciało i lubią je pokazywać, to na pewno. I myślę, że też bardzo takie klimaty wakacyjne. Dajcie znać, jak wam się podobało. Do zobaczenia.